wdrożeniem właśnie nowej strony dla ministerstwa. Witam wszystkich. Tak jak te było w zapowiedzi, pracuję w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jestem tam głównym specjalistą. W języku informatycznym można powiedzieć, że web developerem. Przedstawię Wam projekt naszej strony, to znaczy strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, która została uruchomiona na WordPressie. I muszę Wam powiedzieć, że dzięki Wam tak naprawdę ta strona istnieje. Bo dwa lata temu jeszcze, kiedy nawet nie wiedziałem, co to jest WordPress, tak, postanowiłem, że zrobię stronę urzędową na WordPressie. Chodziłem na różne WordApy, jeździłem na WordCampy, dowiadywałem się bardzo dużo rzeczy na temat WordPressa. No i gdy półtora roku temu zmieniłem pracę, zacząłem pracować właśnie w Ministerstwie Edukacji, postanowiłem, że zmienię ich stronę, ponieważ no, była jak na tamte czasy trochę już przestarzała. Chciałbym właśnie spytać, czy ktoś jeszcze używa Joomla? Nie. Nie? Ja uważam, że Joomla to jest najlepszy system do wyrzucenia z organizacją. Więc na początku był chaos, to znaczy Joomla, ale trochę może tego pojadę po Joomli, ale powiem nie, no Joomla była taka, jaka została zaprojektowana przez programistów. Więc ona przysparzała nam dużo problemów, bo publikowanie artykułu na starej stronie no Joomla. Joomla. Nawet z tryskiem w Joomli się nie zgadzić. Nie. Okej, okay. Jest dobrze. I to jest ta strona. Nie jest to rewelacja i tak dalej. Można powiedzieć, że tu nawet nie było RWD, ale działało, tak? Tylko, że dla detektorów ta Joomla to była tragedia, bo my publikowaliśmy informacje około 10 minut, a w naszej pracy 10 minut to jest dużo, bo przy publikacji 5 informacji, powiedzmy dziennie, jeden pracownik traci powiedzmy tam 50 minut na pracę w Joomli. Powiem tak, problemy były takie, były różne. Takie najgorsze to było publikowanie obrazku. My obrazku mieliśmy bardzo dużo, ale znaleźliśmy taki sposób, żeby galerię publikować na Flickrze. Więc na Flickrze było publikowane dużo galerii i tak dalej. No ale chcieliśmy mieć tutaj, w tych artykułach. Ale tutaj na przykład, jeżeli publikowaliśmy w artykule galerię, to niestety one się nie ładowały. Więc to było tylko jedno takie ciężkie zadanie dla redaktorów. Były problemy też z newsletterem, bo mieliśmy jakiś tam plugin darmowy do newsletterów. Redaktor taki, który zajmował się newsletterem, on go projektował godzinę. Bo on tworzy wszystko od nowa, tak? My teraz trochę mamy inaczej, ale to później. No mógłbym wymieniać trochę więcej tych takich wad tego systemu, ale mówię, to nie jest wada Joomli, to jest tak naprawdę wada programistów, bo tak zaprojektowali, a nie inaczej. No ale stwierdziliśmy wtedy, to znaczy tak naprawdę rok temu, że musimy to zmienić, bo nie można tak dalej żyć, nie pracować. I na początku chcieliśmy na w ogóle, żeby tę stronę ktoś nam zaprojektował, tak? No ale stwierdziliśmy, że koszty tego są dosyć spore, bo firmy nam przysłały ofertę na około 60 tysięcy. No i stwierdziliśmy, że jednak chyba lepiej będzie nam kupić, powiedzmy, samą grafikę, dokupić wtyczki, a resztę zrobimy sami. No i WordPress. WordPress co to takiego? Ja w swojej firmie musiałem przekonać dużo urzędników, że WordPress jest fajny. Bo wiadomo, tak zwana pani Basza gdzieś tam coś tam przegląda i dla niej każda zmiana jest po prostu dosyć ciężka. Ciężko powiedzieć pracownikom, tak, że my musimy to zmienić. Ale to jest takie właśnie myślenie w urzędzie, że oni myślą o sobie, tak, a ja myślałem wtedy o użytkownikach, żeby to użytkownikom dać taką możliwość, żeby można było przeszukiwać szybciej te informacje.
strona wygląda tak. To jest ten właśnie screenshot. Standardowo nie jest to tak naprawdę strona, która może powiedzmy jest jakoś bardzo rozbudowana. Jest to, można powiedzieć, bardzo prosta strona. Ma kilka tam wtyczek i tak dalej, jest ten slider, są informacje różne. Teraz Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Przełączę się, ok. I to właśnie tak wygląda, że mamy tutaj takie informacje podzielone na kategorie. Na kategorie dla grup odbiorców, dla nauczycieli, uczniów, rodziców. My publikujemy w wydziałach informacje takie stricte dla nauczycieli, bo tak naprawdę główną grupą odbiorców tej strony to są nauczyciele, samorządy, rodzice i uczniowie. I w ten sposób właśnie zaprojektowaliśmy, że sobie możemy wejść w dane informacje i zobaczyć różne informacje, chociaż czasami się one powielają, tak? Też postawiliśmy na to, żeby było dużo różnych materiałów wideo. Mamy kanał na YouTubie, publikujemy dosyć sporo różnych filmów. I tak naprawdę to można powiedzieć, że to jest wszystko, tak? Nie jest to strona bardzo rozbudowana. F5. Nauczyciele, rodzice, uczniowie, samorządy. To są odbiorcy tej strony. Tak? My musimy przede wszystkim dbać o to, żeby te informacje docierały do najszerszej grupy, czyli nauczycieli, rodziców, uczniów. Tak? Mamy coś takiego jak wyszukiwarkę u siebie. Jeżeli człowiek coś wyszukuje u nas, my to monitorujemy. Najczęściej wyszukiwane frazy to są takie słowa kluczowe, jak rozporządzenie, akty prawne itd. Bo to grupa docelowa tam nauczycieli jest największa i po prostu oni potrzebują bardzo dobrej wyszukiwarki. Strona w ogóle została uruchomiona 27 lutego, ale zanim uruchomiliśmy samą stronę mentor.pl, no to musieliśmy zmigrować dane. Migracja danych była bardzo prosta, bo wykorzystaliśmy wtyczkę do tego i Joomla, czy pokrywanie danych, można powiedzieć, trwało 2 dni tam z testami. Zainstalowaliśmy podstawowe wtyczki, aczkolwiek wtyczek jest bardzo mało, bo mamy taką główną wtyczkę, taką kolorową, gdzie różne mniejsze funkcje. Mamy tak samo Marcina Pietrzaka, jedną wtyczkę i jakieś wtyczki, to znaczy wtyczki działające jako mapa więc. Szablon oczywiście został, sama grafika zakupiona. Zapłaciliśmy za nią bodajże 9 tysięcy, a zakodowanie to już wykonaliśmy sami. Aczkolwiek nie jest to wszystko tak super zrobione, bo nasz zespół, to znaczy nasz zespół, ja, bo jest zespół programistów, czyli komórka i jakoś jeszcze, ale ogólnie wszystko upadło na mnie. Multisite został uruchomiony dopiero w sierpniu, bo postanowiłem przenieść całą stronę jeszcze Biuletynu Informacji Publicznej na WordPressa. Ja w lipcu byłem w Krakowie tutaj na WordUpie i rozmawiałem tutaj z Krzysztofem, bo trochę się bałem tego, bo nie wiedziałem, czy nam wtyczki zadziałają i tak dalej. No i postanowiłem, żeby tą stronę Biposko przenieść na multisite'a. I powiem szczerze, że to była najcięższa robota. Bo migracja tych danych zajęła mi prawie chyba, można powiedzieć, 7 dni. Było tyle błędów w tym samym treści tej Joomli, że po prostu musiałem pisać własny program, który wycinał, czyścił cały ten content i dopiero później wtyczka, która była odpowiedzialna za migrację, przenosiła. I wykonywałem te testy, po prostu było niestety to tak, że jak się nacisnęło import, no to odleciał import, trochę tego zaimportowało, znalazłem jakiś błąd, ale jak na przykład zrobiłem znowu duży import wszystkiego, to znowu znalazłem błędy. No i tak te dane dosyć długo nam szły, że
prawie 7 dni to robiłem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak? To bezpieczeństwo naszej strony to jest, można powiedzieć, podstawa. Nie będę tam wyrażał wszystkich szczegółów, ale powiem tak, standardowe takie rzeczy wykonaliśmy, które są dostępne w internecie. My mamy jeszcze dodatkowo swoje mechanizmy bezpieczeństwa, tak, które tam powiedzmy filtrują wysyłane dane i różne rzeczy. Skalowalność. Jeżeli chodzi o skalowalność, ten system nasz działa tam na razie dwie strony. Artykułów jest ponad 6 tysięcy, plików ponad 10 tysięcy. Baza nie wiem ile ma, ale ma około 500 mega. Ale powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że WordPress będzie tak szybko działał. Może dlatego, że też nie mamy takiego skutecznego serwera, ale jednak się spodziewałem, że coś może pójść nie tak. Powiem szczerze tak, że WordPress bardzo dobrze się nadaje na strony urzędowe i jeżeli byście mieli kiedyś chwilę takiej, czy warto ten WordPress instalować dla urzędu, powiem, że warto. Trzeba wiadomo tam trochę wyprogramować takiej funkcji, ale musicie wiedzieć jedno, że ten system jest darmowy, ale jak się dba o aktualizację, o wszystko, jest pracownik, który siedzi nad tym, to wszystko jest ok, ale w momencie, kiedy jak to w urzędach bywa, informatyk odchodzi, zabiera swoją całą wiedzę, czasami też do grobu, w tym momencie tak jest, że niestety ktoś przychodzi i wamują nam się na stole. Statystyki. To są takie statystyki, jak zauważycie, nie mamy jakiejś wejść dziennie dużą, 14 tysięcy sesji, 2 miliony, 3 miliony. Przeglądarki, Firefox, Chrome, Internet Explorer, 13,8 na tak. I tak naprawdę w ogóle nawet wsparcie dla Internet Explorera moglibyśmy nie robić, tak? Bo Internet widać, że Chrome, Firefox, my pamiętamy jak na innej stronie, jak inne statystyki inne są, ale widać, że jednak Internet Explorer, te wejście Internetu Explorera to prawdopodobnie są z naszej firmy głównie, bo to u nas jest Internet Explorer. Więc jak to wygląda? Zarządzanie. Jeżeli chodzi o zarządzanie, to mamy takie specjalne mechanizmy dodawania obrazków, załączników, żeby nam się szybciej, milej dodawało, żebyśmy nie musieli wklejać tam bezpośrednio plików do contentu. Mamy widać taki shortcut files, gdzie podpinamy i wygląda to tak, że wyświetla się lista plików, tam jest obok, kiedy ten plik został grany i na przykład też jest data pliku i rozmiar. I tak samo mamy obrazy, że obrazy możemy sobie wkleić jako galerię, gdzie pobiera też obrazek wyróżniający na widoku, albo możemy nic nie robić, nie wklejać odkoda i nam się z boku pojawia, jeżeli są to na przykład dwa zdjęcia. Jedna strona. Wady systemu. Media, uprawnienia, logika, wyszukiwarka. To znaczy ja o tym pisałem na swoim blogu, bo naprawdę brak katalogów w mediach, bo dla urzędów jest trochę właśnie takie uciążliwe, bo jeżeli my publikujemy na przykład zamówienia publiczne, to mamy tam mnóstwo plików o nazwie zamówienie publiczne. Przedtem jak był system katalogowania, no to wiadomo, tam człowiek wchodził, miał swój katalog i wiedział, że tam są jego pliki. W tym momencie, jeżeli coś się tam posunie i podnieść ten plik, no to niestety nie jest już tak łatwo, tak? Więc nam to przeszkadzało. Uprawnienia również. Uprawnienia nie są bardzo takie szczegółowe, ale wystarczy, tak? Nie mamy takiej grupy redaktorów, czyli jest tam 100, tylko jest tam powiedzmy 10 i każdy pilnuje powiedzmy swojego ogródka. Logika, to tutaj nie właśnie mówi, że mam kończyć. Logika, nie będę już mówił, wyszukiwarka, wiadomo, to już jest bardzo, bardzo słaba, tak jak wcześniej mówił Jakub. Koszty wdrożenia, to mówiłem, nasz koszt wdrożenia to było 9 tysięcy za wykonanie szablonu, plus pewnie koszty mojej pracy, no to tam trochę może wyszło. Utrzymanie, powiem tak, kwot wam właśnie nie powiem,
Chciałem, to znaczy trudno jest wyliczyć, tak? Bo musiałbym podzielić to na różne kwoty. Ale zrobiłem coś takiego, że zadałem do innych instytucji publicznych zapytanie, ile ich kosztowały systemy i ile kosztuje utrzymanie, tak? Na przykład tutaj wstawiłem kropkę, bo tutaj jest 31,9, tak? A powinno być 319 tysięcy, tak? To jest koszt utrzymania jednej strony, takiego jednego urzędu. Koszt wytworzenia strony 415. Są strony urzędowe, gdzie koszty są naprawdę niskie, gdzie strona kosztowała 5 tysięcy, a są, na przykład, jak wiecie, są strony za 30 milionów. Więc to jest różnie. Systemy głównie dedykowane to są systemy w urzędach, tak? Dla mnie to jest właśnie dosyć kiepsko. I tutaj znalazłem taki śmieszny, a to znaczy artykuł, taki punkt w jednej ofercie, że autorski system zarządzania treścią CMS strona nie może być wykonana w oparciu o rozwiązania typu open source, WordPress, Drupal. Jeżeli coś takiego zauważycie na stronie urzędu, to napiszcie, że nie powinni czegoś takiego stosować, że mogą sobie napisać sami, że nie wiem. Dobra, już się zatrzymałem trochę. No i powiem tak, jeżeli będzie takie zapisy, to jest bezprawne, tak? To można wyciągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto takie zapisał. I to chyba na tyle. O, i tu jest człowiek, który jest zadowolony, kiedy zrobi stronę. Wszystko wyszło, więc jest. No, i to jest. Tutaj macie do mnie kontakt, możecie pisać, możecie też wchodzić na stronę NEM częściej. Czy są jakieś pytania? A myślę, że najpierw podziękujemy. Nie ma pytań. Nie ma pytań? Nie. Tam jest pytanie. Tam. Trzeba powiedzieć, że robię dostępne informacje publiczne. Ja się chciałem tylko zapytać, jakie pan uczuł wtyczki do migracji z Joomla na WordPressa. I pytanie, to chciałem, pewnie już większość zna odpowiedź, a drugie, to chciałem się zapytać, czy jest ona dostępna dla ludzi, którzy są wykluczeni cyfrowo. Oczywiście. Bo to mogą być na przykład, no zakładam, że nauczyciele raczej nie, dzieci nie, no może rodzice, no opiekuni. Powiem tak, wszystkie strony rządowe muszą spełniać wymagania WCAG 2.0, tak? A to dostępność to są różne rodzaje wykluczenia. Więc ta strona jest dostępna i tak była projektowana, bo wykluczenia niestety nie była. To była gotowa. Wszystkie obrazki są ładnie opisywane. Staramy się zamieszczać tylko pliki bez skanów, opisujemy na przykład wykresy i tak dalej. To zresztą był jeden wypadek. Mam prawo tylko do krótkiego pytania. Jak wygląda, jeśli możesz powiedzieć od kuchni, praca przy tym portalu? O co pytam konkretnie? Otóż niedawno uczestniczyłem w projekcie dla też państwowej jednostki i okazało się, że nikt nie będzie chciał umieszczać informacji, więc tak naprawdę nie ma sensu, jaki jest CMS zainstalowany, bo i tak pan Jasiu będzie wprowadzał za wszystkich dane. Czy tutaj udało się przejść ten, pójść krok dalej i panowie z różnych departamentów będą nam coś robić? To znaczy tak, bo na przykład na zamówienia publiczne publikują same. Oni wcześniej też to robili, ale jak zobaczyli ten system, to mi podziękowali, że zmieniłem konto. Bo naprawdę, powiem panu szczerze, jak to wyglądało. Publikacja plików, oni publikowali jeszcze ikonkę, że to jest PDF. Więc ten system automatycznie ją generował. Czy jeszcze jakieś pytania? Jurek mnie zadał, dobrze.